Pekin 2008 to trzecia z rzędu produkcja poświęcona Igrzyskom Olimpijskim. Sydney 2000 i Atyny 2004 okazały się przeciętnymi zręcznościówkami, szybko zapomnianymi przez graczy. Jak na ich tle wypada oficjalny tytuł nadchodzących igrzysk, w których udział weźmie rekordowa liczba 205 krajów? Zacznijmy od najważniejszego elementu, czyli dostępnych dyscyplin sportowych. Autorzy przygotowali ich niemal 40, dzieląc je na 6 kategorii. Dzięki temu gracz bez problemu odnajdzie ulubione konkurencje biegowe, pływackie, gimnastyczne czy techniczne. Niestety, same dyscypliny prezentują się bardzo nierówno. W jedne gra się bardzo przyjemnie i z chęcią bije się nowe rekordy, natomiast do innych nie chce się wracać już po jednym starcie. Do tych pierwszych można zaliczyć rzut młotem i oszczepem, gdzie do uzyskania dobrego wyniku należy połączyć szybkość i precyzję. Praktycznie niegrywalne są natomiast judo i kajakarstwo, w których niepotrzebnie zastosowano zbyt skomplikowane sterowanie. Bardzo zróżnicowany jest także poziom trudności poszczególnych dyscyplin. Do osiągnięcia świetnych rezultatów w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego wystarczą trzy podejścia. W przypadku sprintów lub gimnastyki trzeba się wykazać anielską cierpliwością i przygotować się na możliwość uszkodzenia pada lub palców. Przygodę z Pekinem 2008 należy rozpocząć od treningu. W tym trybie możemy zapoznać się z zasadami każdej dyscypliny, a następnie do upadłego ćwiczyć i stale poprawiać swoje umiejętności. Po takiej zaprawie można zorganizować turniej złożony z ulubionych dyscyplin i stawić czoła komputerowi lub żywemu przeciwnikowi. Najważniejszym i najbardziej rozbudowanym trybem są jednak Igrzyska Olimpijskie. Jeśli w nich wystartujemy, to czeka nas przeprawa przez kilkanaście morderczych dni, w których weźmiemy udział we wszystkich dostępnych dyscyplinach. Niestety, niezbyt przemyślany terminarz eliminacji powoduje, że do tego trybu można bardzo łatwo się zniechęcić. Przykładowo, jeśli w pierwszym dniu należy zakwalifikować się do jednego z pięciu finałów, to trzeciego już do czterech z pięciu. Jeśli z tych kilku konkurencji graczowi nie podejdą dwie i nie przebrnie przez kwalifikacje, to czeka go powtórzenie całego dnia. Bardzo łatwo można więc ugrzęznąć na dobre, a ominięcie niedopracowanych lub nielubianych dyscyplin jest niemożliwe. W trakcie trwania igrzysk dużą rolę odgrywa forma prowadzonej przez nas ekipy narodowej. Za zajmowanie dobrych miejsc otrzymujemy specjalne punkty, dzięki którym możemy podnosić naszym zawodnikom szereg współczynników. Należy w tym miejscu pamiętać nie tylko o rozwoju siły lub szybkości, ale także minimalizować zmęczenie, które daje o sobie znać w każdym kolejnym dniu igrzysk. Pod względem wizualnym Pekin 2008 prezentuje się wyśmienicie. Szczególnie okazale i realistycznie wypadają areny zmagań sportowców. Na każdym z obiektów zawodnicy są oklaskiwani i dopingowani przez kibiców, a pobicie jakiegoś rekordu wiąże się z prawdziwą euforią publiczności. Bardzo dobrze wypadają też sami bohaterowie igrzysk. Sposób poruszania się oraz gestykulacja nie pozostawiają wątpliwości, że w licznych sesjach motion capture brali udział zawodowi sportowcy. Sporą usterką techniczną jest natomiast długi czas wczytywania poszczególnych dyscyplin i to w każdym z trybów. Oficjalna gra nadchodzącej olimpiady nie jest produkcją przełomową. Jest to przede wszystkim wina niedopracowania szeregu dyscyplin oraz trybu igrzysk, w którym bardzo łatwo można utknąć na dobre. Ciągłe oglądanie paska ładowania także nie jest tym, co gracze lubią najbardziej. Niestety, dobra szata graficzna i kilka ciekawych konkurencji to trochę zbyt mało, aby przyciągnąć graczy na dłużej. Szkoda, że autorzy postanowili pójść na ilość, a nie na jakość. Być może gdyby bardziej popracowali nad swoim produktem, to ich hasło reklamowe One World, One Dream, One Game nie wywoływałoby jedynie ironicznego uśmiechu. Ladies and gentlemen, please stand and show your appreciation for Poland.